Nasiek, Łukasz Wawrzyczek. Dużo chaosu jest w całej tej walce, ale na tych zwolnionych obrotach widać wyraźnie, że Polak ma kontrolę nad tym, co dzieje się w ringu. Trzecia runda. Przypomnijmy, walka zakontraktowana jest na 6 starć. No i uspokoi już chyba sytuację całkowicie w ringu Łukasz Wawrzyczek. Teraz już Jordan nawet nie jest tak agresywny, raczej cały czas próbuje przejść do zwarcia. Tam czuje się bezpieczniej. A Wawrzyczek konsekwentnie szuka tego prawego podbródkowego, ale właśnie teraz lewy prosty idealnie doszedł celu. No, przewaga Polaka w tej rundzie już nie podlega żadnej dyskusji. Lewy prosty wyprzedził Polak akcję Scotta Jordana. Znów. Niepotrzebnie Łukasz nastawia się na te mocne, obszerne ciosy sierpowe, gdyby, tak jak chwilę wcześniej, przed tą próbą, starał się boksować tym lewym prostym, powstrzymywać, stopować Jordana, wyprzedzać jego akcję, wtedy jego przewaga byłaby w tym pojedynku jeszcze wyraźniejsza. Przytrzymuje Scott Jordan prawą rękę Polaka, no ale Łukasz radzi sobie także lewą i znów lewy prosty w ostatniej chwili zastopował akcję Jordana. Końcówka tej rundy. Sierpowy teraz spróbował prawego podbródka Wawrzyczek, ale Jordan jest już ostrożniejszy. Trzyma bliżej ręce, nie otwiera się już tak przy ataku. Zdecydowanie lepszym, będę się upierał teraz pomysłem, byłoby boksowanie ciosami prostymi. Łukasz wyraźnie cały czas poluje na pojedyncze akcje. Koniec trzeciej rundy, z całą pewnością wygranej także przez Łukasza Wawrzyczka. Scott Jordan nie ma tutaj na razie żadnej recepty na to, by zacząć dominować w tym pojedynku. Every now and then come down, but don't look running and edging. Let's shuffle in. I'm winning these rounds. These rounds are close now. I'm not going to say you're winning them, right? You have to win them a lot clearer than that. Okay. I never know what way they're reading these. Right. Jordan jest pięściarzem Matchroomu. Ale jak mówiliśmy tutaj, Łukasz nie musi się martwić i bać o to, że walczy z pięściarzem grupy, która organizuje tę walkę, bo on także pośrednio może.